Dzień dobry, witam w nowym tygodniu. Mamy 21 dzień stycznia, poniedziałek. Z tej strony Michał Fibonacci Team. Wykres Bitcoina na interwale jednogodzinowym. Tutaj kluczowym elementem w ubiegłym tygodniu była ta linia trendy, na której tutaj nie dostrzegaliśmy zbytnio popytu i ten popyt się pojawił właściwie na jednej tylko świecy godzinowej. Natomiast naruszenie tej 50, tego 3340, tą jedną dynamiczną świecą, później kolejne godziny już wyraźny spadek tej dynamiki, rynek nam się uspokoił, zszedł tutaj na to ZZB i właściwie porównując tą świecę wybijającą, naruszającą ten poziom, a później dwie kolejne znoszące, te podażowe, to właściwie jest różnica dwukrotna, więc ponownie myślę sprzedający doszli do głosu i jak najbardziej ten sentyment jest tutaj lokalnie negatywny. I właśnie poziom i ten target spadkowy ponownie wskazuje 786, 127,2, 3350, 3360. Jakby pierwszy target, jaki tutaj do zaatakowania jest dla strony podażowej. Myślę, pierwsza część tygodnia to jest to, co właśnie tutaj Bitcoin powinien wykonać, ten ruch w okolice tych poziomów. Dopiero myślę, jeżeli byłaby jakaś druga próba zaatakowania tej 50 i dłuższe tutaj czasowo wyjście ponad, wtedy te scenariusze nieco by się może zaczęły odwracać i dopiero jakieś setupy na dalszą korektę wzrostową, średnioterminową. Natomiast na tą chwilę nie zmieniamy nastawienia. 3350-360 to jest nasz target lokalny na Bitcoinie.